1 Mozes, kapitel 2. Przeczytajmy z pierwszej księgi Mojżeszowej, 2 rozdział. Wir lesen ab Vers 4 das ganze Kapitel. Począwszy od 4 wiersza, przeczytajmy cały rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 2 rozdział, od 4 wiersza do 25. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne. Bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zbliżała całą powierzchnię gleby. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, żeby rosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na 4 odnogi. Nazwa pierwszej Piszon to ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica w Delium i kamień oneksowy. Nazwa drugiej rzeki Gihon to ta, która opływa cały kraj Kusz. A nazwa trzeciej rzeki Hiddekel to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwarta zaś rzeka jest Eufrat. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadaje człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. W pierwszej księdze Mojżeszowej mamy zawarte 2 opisy stworzenia. I świat ludzi niewierzących twierdzi, że to są 2 sprzeczności. Aber wenn wir in Römer 1 lesen, ale gdy przeczytamy pierwszy rozdział listu do Rzymian, dass Gott sich in der Schöpfung offenbart hat, że tam jest zapisane, że Bóg się objawił w stworzeniu, und wenn wir in Kolosser 1 lesen,
A w Kolosan w pierwszym rozdziale czytamy, dass durch den Herrn Jesus und für ihn alle Dinge geschaffen sind, że przez Pana Jezusa i dla Niego wszystkie rzeczy zostały stworzone, dann wundert es uns nicht, dass bei dem doppelten Charakter Gottes in Licht und Liebe, to wtedy nie będzie nas to dziwiło, że w tym podwójnym charakterze istoty Boga w światłości i w miłości auch eine zweifache Darstellung der Schöpfungsberichtes gegeben wird. Darowane jest nam również dwojakiego rodzaju opisanie tego procesu stworzenia. In diesem doppelten Charakter Gottes entspricht. Który jest zgodny z tym podwójnym charakterem Boga. W Kapitel 1 finden wir die chronologische Reihenfolge der Schöpfung. W pierwszym rozdziale mamy zawartą tą historię chronologiczną stworzenia. Wie Gott sein Licht auf die Ereignisse fallen lässt. W jaki sposób Bóg pozwolił, aby Jego światłość padła na te wszystkie zdarzenia. In Kapitel 2 sehen wir, wie der Charakter der Liebe Gottes sichtbar wird. A w drugim rozdziale widzimy, jak zobrazowany jest charakter miłości Bożej. In dem alle Vorzüge des Gartens gezeigt werden. Przez to, że wszystkie te cechy znakomitości tego ogrodu są nam tutaj zobrazowane, którym Bóg postawił człowieka. I teraz z Bożą pomocą chcielibyśmy się zająć tym drugim rozdziałem. W wierszu czwartym żeśmy już czytali, takie były dzieje stworzenia nieba i ziemi. Diesen Ausdruck finden wir durch das ganze erste Buch Mose 11 Mal. Takie wyrażenie mamy zawarte 11 razy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Dies ist die Geschichte von und dann kommen die verschiedenen Geschichten. Na przykład jest napisane, a to jest historia i tutaj wymienione są różne pokolenia ludzkie. Das gibt eine Einteilung des ersten Buches Mose in 11 Teile. A to powoduje, że pierwszą Księgę Mojżeszową można podzielić właśnie na 11 urywków. A do tego, jak weźmiemy jeszcze pierwszy rozdział do tego, to zrobi się 12 urywków. 12 to jest znana już liczba Boża dotycząca tej odpowiedzialności w rozrządzaniu całą ziemią. So finden wir hier also den Ausgang für Gottes Verwaltung in Bezug auf die ganze Weltgeschichte. I tak widzimy tutaj początek tego Bożego rządzenia, co dotyczy całej historii świata. Wie sie uns in den Bildern des ersten Buches Mose gezeigt wird. W jaki sposób w tych obrazach pierwszej Księgi Mojżeszowej nam jest tutaj przedstawiona? Das Ende schließlich mit Josef. W końcu te opisy kończą się na osobie Józefa, einem Bild von dem Herrn Jesus und seiner Herrschaft über das tausendjährige Reich, który jest dla nas obrazem Pana Jezusa pod względem Jego panowania w tysiącletnim królestwie. Józef über ganz Egipten. Dokładnie tak, jak Józef panował nad całym Egiptem. Hier werden der Himmel und die Erde geschaffen. Tutaj widzimy, jak były stworzone niebo i ziemia. Wir müssen unterscheiden zwischen dem geschaffenen Himmel und dem unerschaffenen Himmel. Ale musimy potrafić rozróżnić te niebiosa stworzone od niebios niestworzonych. Bevor Gott mit der Schöpfung begann, zanim Bóg rozpoczął proces stworzenia, wohnte Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist im Vaterhaus. To Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty zamieszkiwali dom ojcowski. Jeden wunderbaren Ort, von dem der Jesus in Johannes 14 spricht. To jest właśnie to wspaniałe, cudowne miejsce, o którym Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Das er uns dorthin bringen wird. To znaczy to miejsce, do którego On chce nas tam wprowadzić. Zu dem erschaffenen Himmel gehört die ganze Engelwelt. Do stworzonego nieba należy cały świat anielski. Da steht der Thron Gottes. Tam jest ustawiony tron Boży. Da hat Satan Zugang.
Tam ma dostęp do tego szatan. Wir sehen in Offenbarung 12, wie Satan aus dem Himmel geworfen wird. Ja, czytamy w Objawieniu w 12 rozdziale opis strącenia szatana z nieba. Wir sehen in 2. Petrus 2. A w drugim liście Piotra, w 3. rozdziale, czytamy, wie die Himmel und die Erde aufgelöst werden. W jaki sposób niebo i ziemia będą rozwiązane und neu geschaffen werden. I w jaki sposób będą nowe stworzone. Denn sie müssen von allem gereinigt werden, was verunreinigt ist. Gdyż muszą być te rzeczy od wszystkiego oczyszczone, co ich zanieczyściło. Also hier haben wir es mit diesem erschaffenen Himmel zu tun. A więc tu mamy do czynienia z tym stworzonym niebem. Da sehen wir in Vers 6, dass ein Dunst wie ein Tau die Erde, die ganze Erde befeuchtet. I czytamy w wierszu 6, że mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. Es gab ursprünglich keine Wüste auf der Erde. Na początku na ziemi nie było ani jednej pustyni. Nie było kawałka ziemi, który by był nieurodzajny. I ta mgła jest tutaj obrazem tego błogosławieństwa Bożego. Bóg objawił się już w swoim stworzeniu również przez to, że on wszędzie chciał darować swoje błogosławieństwo. Wenn Gott etwas tut, ist es immer allumfassend und vollkommen. Jeśli Bóg coś czyni, to zawsze jest to doskonałe i obejmujące wszystko dokładnie. Wir finden das auch im Geistlichen selbstverständlich. Samo przecież zrozumiałe, również i to obowiązuje w sprawach duchowych. Jezus sagt zu Petrus in Johannes 13. Pan Jezus powiedział do Piotra, co mamy zapisane w Ewangelii Jana, 13 rozdział. Wer gewaschen ist, ist ganz rein, hat nicht nötig. Wer gebadet ist, ist ganz rein. Kto jest już wykąpany, jest czysty. Das heißt, wenn Gott einen Menschen reinigt, to oznacza, że jeżeli Bóg jakiegoś człowieka oczyszcza, durch das Blut des Herrn Jesus, przez krew Pana Jezusa, dann bleibt nichts mehr übrig. To już na nim nic nie pozostaje. Von der alten, verderbten Sünde. Z tego starego, zepsutego grzechu. In Epheser 2 lesen wir. W Efezjan w 2 rozdziale czytamy. Co dotyczy zgromadzenia. Dass der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst. Że cała ta budowla zgromadzenia dobrze razem ze sobą spojona rośnie. Da ist keine Ausnahme, kein Gläubiger von ausgenommen. Także nie ma ani jednego wyjątku, żeby jakikolwiek jeden wierzący był pominięty. On jest tam włączony. In Kolosser 1 lesen wir, dass das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündigt wird. W liście do Kolosan w 1 rozdziale czytamy, że Ewangelia była głoszona całemu stworzeniu. So sehen wir hier in der natürlichen Schöpfung, dass dieser lebensspendende Tau überall hinkam, auf die ganze Erde. I tak czytamy tutaj w tym opisie stworzenia, że ta mgła, która dawała wszędzie życie, ona się rozprowadziła po całej powierzchni ziemi. In Vers 7 lesen wir von der Erschaffung des Menschen im Detail. W wierszu 7 czytamy o stworzeniu człowieka i podane jest tutaj to nam w szczegółach. Und bildete ihn Staub vom Erdboden. I czytamy, ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. To dobrze byłoby, gdybyśmy rozumieli istotę człowieka. Pierwszym się do Tesaloniczan w 5 rozdziale, w 23 wierszu czytamy: Lest ihr euer ganzer Geist, Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft des Herrn Jesus. A całe wasze ciało, duch i dusza, niech będą zachowane bez nagany na dzień przyjścia Pana naszego. Der Leib des Menschen wurde aus Staub gebildet. Ciało człowieka zostało ukształtowane z prochu ziemi. Gott haucht seinen Odem hinein. Bóg tchnął w niego
swój dech. Das ist der Geist des Menschen. To jest duch człowieka. Und aus dieser Verbindung zwischen dem Geiste, der von Gott kam, und dem Staub des Erdbodens, aus dieser Verbindung wird dann der Mensch eine lebendige Seele. I z tego połączenia prochu pochodzącego ze ziemi i tego tchnięcia ze strony Boga, człowiek stał się istotą albo duszą żyjącą. Es ist sehr wichtig für unser geistliches Leben. I jest to bardzo ważne dla naszego duchowego życia, den Unterschied zwischen Geist und Seele zu verstehen. Abyśmy rozumieli różnicę pomiędzy duchem i duszą. Unsere Seele, könnte man sagen, in unseren eigenen Worten, ist unsere Persönlichkeit, unser Ich. Nasza dusza to jest, naszymi słowami prosto mówiąc, nasze uosobienie, to jest nasze Ja. Sie besteht im Wesentlichen aus Wille, Verstand und Gefühl. Z głównych rzeczy to składa się z woli, z rozumu. Und Wille, Verstand und Gefühl. I z uczuć. Jeder Mensch hat einen Willen. Każdy człowiek ma wolę. Es ist sehr wichtig. Jest to bardzo ważne. In welche Richtung wir unseren Willen lenken. W jakim kierunku my skierujemy naszą wolę. Wer will, der komme und nehme das Wasser des Lebens mit sich. Kto chce, niech przyjdzie i niech bierze tą wodę życia za darmo. Dann hat der Mensch natürlich einen Verstand. Naturalnie człowiek ma również i rozum. Im Gegensatz zum Tier, was nur einen Instinkt hat. W przeciwieństwie do zwierzęcia, które posiada tylko instynkt. Der Verstand des Menschen befähigt ihn, über sich selber nachzudenken. Ten rozum człowieka uzdalnia go, aby się zastanowił nad samym sobą. Der Verstand des Menschen macht ihn verantwortlich vor Gott. Ten rozum człowieka czyni człowieka odpowiedzialnym przed Bogiem. Mit dem Verstand kann der Mensch erkennen, wie wunderbar und groß die Schöpfung ist, in der steht. Tym rozumem człowiek może poznać tę cudowność i wielkość stworzenia, w jakim on też się znajduje. Und ist verantwortlich vor Gott, sich durch die Schöpfung, durch das Zeugnis, welches mit seinem Verstand in der Schöpfung sehen kann. I przez to też jest odpowiedzialny przed Bogiem, że widząc te stworzenie i rozumiejąc je swoim rozumem, sich Rechenschaft abzulegen, dass da ein wunderbarer Schöpfer sein muss, der das alles gemacht. Musi to poznać, że jest zobowiązany zdać odpowiedzialność przed Bogiem, który te całe stworzenie cudownie stworzył. Dann ist das Gefühl. Następnie uczucia. Das Gefühl der Liebe, der Dankbarkeit. Uczucia miłości, uczucia wdzięczności. Das Gefühl, was uns auch, was das Schöpferische in den Menschen ausmacht. Te uczucie, które zostało ukształtowane przez Stworzyciela. Eine Mischung von diesen drei Elementen. I teraz mieszanka tych trzech elementów macht unseren Charakter aus. Kształtuje nasz charakter. Der eine hat von der einen Sache mehr, der andere hat von der anderen Sache mehr. Jeden z nas może z jednej z tych rzeczy posiadać więcej, drugi z innej rzeczy więcej. Wichtig ist, dass wir erkennen, ważne jest to, abyśmy to zauważyli, aus welcher Motivation unser geistliches Leben heraus genährt wird. Z jakich motywacji nasze duchowe życie ma być teraz odżywiane. In Hebräer, w liście do Hebrajczyków, lesen wir in Kapitel 4, czytamy w czwartym rozdziale, Vers 12. 12. Wierszu. Dass das Wort Gottes schärfer, lebendig und wirksam und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Że Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnung des Herzens.
stawów i szpiku zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Also Seele und Geist müssen unterschieden werden. A więc musimy rozróżniać pomiędzy duszą a duchem. Der Geist ist die Fähigkeit des Menschen, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Duch jest właśnie tą zdolnością człowieka, aby nawiązać społeczność z Bogiem. Unser Gewissen gehört auch zu unserem Geist. Również nasze sumienie jest częścią składową naszego ducha. Aber wir müssen unseren Geist sehr unterscheiden von unserem natürlichen Verstand. Ale naszego ducha musimy nauczyć się odróżniać od naszego wrodzonego nam umysłu. Und wir können uns selber Rechenschaft ablegen. I sami sobie musimy zdać sprawę i odpowiedzialność. Indem wir das Wort Gottes an uns anlegen. Przez to, że zaczniemy stosować Słowo Boże do nas samych, es unterscheidet Seele und Geist. Który rozróżnia tę duszę od ducha. In 1. Korinther 2, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, da lesen wir, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was des Geistes Gottes ist. Czytamy o tym, że naturalny człowiek nie rozumie tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian, 14 wiersz. Und da steht in unserer deutschen Fußnote, statt natürlicher Mensch kann übersetzt werden der seelische Mensch. My mamy tutaj napisane, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Może być również i napisane tutaj, co my mamy też i w odnośniku naszej niemieckiej Biblii, człowiek duszewny. Das heißt, der natürliche Mensch ist von der Seele beherrscht. To znaczy, że człowiek taki naturalny, zwykły człowiek jest kierowany przez duszę. Als Adam und Eva in Eden waren, gdy Adam i Ewa byli w ogrodzie Eden, da waren sie geistlich gesund. Oni duchowo stali zdrowo. I Gott sie geschaffen hat. Tak jak Bóg ich stworzył. Da war der Geist, był duch, die Seele, dusza, der i ciało. Der Geist führte sie. I duch ich prowadził. Aber als Eva dann gesehen hatte und in ihrer Lust auf die Frucht ale gdy Ewa zobaczyła ten owoc i zaczęła go pożądać, a następnie go zjadła, ihr Wille, der war bewusst ungehorsam geworden, to jej wola świadomie stała się nieposłuszna Słowu Bożemu. Da gab es eine Veränderung in der Natur des Menschen. To nastąpiła zmiana w tej wewnętrznej naturze człowieka. I co do Adama dokładnie tak samo. Da bekam die Seele, wurde die Seele das leitende Element in der Persönlichkeit des Menschen. I od tego momentu dusza stała się tym przewodzącym elementem życiem człowieka. Da wurde der Mensch ein seelischer Mensch, einer, der von seiner Seele bestimmt wird. I człowiek stał się człowiekiem duszewnym, czyli takim, który jest kierowany przez swoją duszę. Deswegen heißt es hier in 1. Korinther 2, der natürliche Mensch. I dlatego w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale jest napisane tutaj człowiek taki naturalny, u nas mamy napisane zmysłowy. Der seelische Mensch kann die geistlichen Dinge nicht erfassen. Ten człowiek duszewny, on nie jest w stanie pojąć tych duchowych rzeczy. Mein Wille, mein Verstand, mein Gefühl kann die geistlichen Dinge niemals erfassen. Moja wola, mój rozum i moje uczucia, one nie są w stanie pojąć woli Bożej. Und das ist das größte Hindernis zur Bekehrung der Menschen. I to jest właśnie ta największa przeszkoda w nawróceniu się ludzi. Mit ihren Verstandeskräften. Bo oni swoimi zdolnościami rozumu, mit ihren Forschungen und Analysen, swoimi badaniami i analizami, können sie nichts von Gott verstehen. Nie potrafią niczego zrozumieć z Boga. Mit ihrem Willen. Mit ihrem Willen, mit ihren Willenskräften. A siłami swojej woli. Zum Beispiel mit langen Prozessionen oder mit Kasteiungen, dass ich mich
mich selber kasteie unter drücken will oder ich mache lange Wege auf Knien und so weiter, wie die Katholiken das machen. I na przykład takimi czynami jak umartwianiem samego siebie i katowaniem samego siebie, pielgrzymkami, a nawet pielgrzymkami na kolanach, tak jak to może robią katolicy. Kann ich keine geistlichen Gewinne erzielen. Gott ist in dieser Weise in keiner Weise zu erkennen oder zu bewegen. Nie mogę niczego osiągnąć z rzeczy duchowej. Boga nie jestem w stanie na tej drodze poznać i pojąć. Die ganze Kunst, worin das Gefühl des Menschen zum Ausdruck kommt. Cała sztuka, która jest wyrażeniem tych uczuć człowieka. Das Malen von schönen Bildern. Malarstwo pięknych obrazów. Ikonen und so weiter. Ikony i tak dalej. Niemals kann man auf diese Weise Gottes Gedanken erkennen. Nigdy w ten sposób nie są w stanie rozpoznać Bożych myśli. Das alles gehört zum seelischen Menschen. To wszystko należy do tego naturalnego człowieka. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes ist. Który to nie przyjmuje nic, co jest z Ducha Bożego. Wenn wir uns bekehren, ale gdy my się nawracamy, findet etwas in uns statt. To w naszym wnętrzu odbywa się pewna rzecz. Ten kommt der Geist Gottes in unser Herz. Wtedy Duch Boży wstępuje do naszego serca. Und unser eigener Geist wird erneuert. A nasz własny wewnętrzny duch jest odnowiony. So dass wir dann in Römer 8 lesen. Także możemy potem czytać w Rzymian 8 rozdziale. Sein Geist, der Geist Gottes, że jego duch, Duch Boży, zeugt mit unserem Geiste, świadczy razem z duchem naszym, dass wir Kinder Gottes sind. Że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Das ist nicht eine Sache des Verstandes, i to nie jest sprawa rozumu, sondern das ist eine Sache des Geistes, die Gott uns ins Herz gegeben hat. Ale jest to sprawa ducha, którego Bóg do naszego wnętrza darował. Also, für unser persönliches Leben, a więc do naszego osobistego życia, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, co dotyczy tej społeczności z Panem, wollen wir uns immer unter die Beurteilung des Wortes Gottes stellen. Chciejmy siebie samych zawsze stawiać pod te oceny ze Słowa Bożego. Und dann werden wir erkennen können, was aus unserer Seele kommt und was aus unserem Geist kommt. To wtedy będziemy dopiero w stanie rozpoznać, co pochodzi z naszej duszy, a co pochodzi z naszego ducha. Der Geist ist das, was Gemeinschaft hat mit dem Menschen. Bo duch jest tą cząstką, która ma społeczność z Panem Jezusem. Dann sehen wir, wie der Garten Eden gepflanzt wurde. Następnie czytaliśmy o tym, jak został zasadzony ogród Eden. Und er ist zunächst einmal charakterisiert durch den Baum des Lebens in Vers 9 in der Mitte des Gartens. I najpierw czytamy cechę charakteryzującą ten ogród, że zostało w jego środku posadzone drzewo żywota w 9 wierszu. Wir erkennen leicht darin ein Bild von dem Herrn Jesus. Łatwo możemy w tym zobaczyć obraz wskazujący na Pana Jezusa. Er hat immer den Platz, den zentralen Platz, den Platz in der Mitte. On zawsze zajmuje to miejsce centralne, miejsce po środku. Wie oft finden wir ihn durch die Evangelien, wo er den Platz in der Mitte hat. Jakże często czytamy o nim w Ewangeliach, że zajmował to miejsce centralne. In Johannes 8 stellen Sie die Frau, die ihr Eheprophet durchgegangen zu ihm in die Mitte. Tam w Jana 8 rozdziale czytamy o niewieście, która została przyłapana na cudzołóstwie i postawiono ją po środku. I ona sama przekonała się, że ten stojący obok niej jest dla niej tym drzewem żywota. In Lukas 21 kann der Jesus sagen, ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. A w Łukasza 21 rozdziale Pan Jezus powiedział: ja jestem wśród was jako usługujący. Heute dürfen wir in der Wahrheit leben. Dzisiaj my możemy żyć w prawdzie. Und der Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20. O której Pan Jezus to powiedział w Mateusza w 18 rozdziale 20 wiersz. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da werde ich in ihrer Mitte. Gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w moim imieniu, tam ja jestem wśród nich. In Johannes 19, da hängt er am Kreuze in der Mitte zwischen zwei Räubern. W Jana 19 rozdziale czytamy o tym, że Pan Jezus wisiał na krzyżu pomiędzy dwoma zbójcami, na środku nich.
Nach seiner Auferstehung in Johannes 20 tritt er in die Mitte seiner Jünger. A po swoim zmartwychwstaniu, Ewangelia Jana, 20 rozdział, czytamy o tym, że on stanął pośrodku swoich uczniów. Schon im Psalm 22 hatte er gesagt. Już nawet w Psalmie 22 on powiedział. In der Mitte der großen Versammlung will ich dir Lob singen. Pośrodku wielkiego zgromadzenia chcę ci przynosić chwałę. In Offenbarung. A w Księdze Objawienia. Sehen wir den Jesus in mitten des Thrones. Widzimy Pana Jezusa pośród tronu. In dem er jetzt die Regierung ausübt. Z którego on teraz wykonuje rządy. Und bald werden wir ihn sehen. I wkrótce go zobaczymy. Wie Henoch schon gesagt hat. Tak jak to już przepowiedział Enoch. In Judas, w Ende des Judasbriefes. Co czytamy pod koniec listu Judy. Siehe, der Herr kommt inmitten seiner heiligen Tausende. Oto Pan przychodzi pośród tysięcy swoich świętych. So hat der Jesus immer den Platz in der Mitte. Tak, zawsze widzimy Pana Jezusa zajmującego miejsce w środku. Und hier sehen wir ihn vorgestellt als den Baum des Lebens. A tu oglądamy go zobrazowanego w postaci tego drzewa żywota. Es war der Gedanke Gottes, dass der Mensch von allen Bäumen essen sollte, auch von diesem. Było to w myślach Bożych, aby człowiek jadał ze wszystkich drzew tego ogrodu, również i z tego drzewa życia. Wenn er von dem Baum des Lebens gegessen hätte, gdyby on zjadł z tego drzewa życia, dann wäre er immer in diesem wunderbaren Garten geblieben. To on zawsze by pozostał w tym cudownym ogrodzie. Aber nachdem er gesündigt hatte, ale potem, gdy on zgrzeszył, potem, gdy człowiek stał się nieposłuszny, musste er von diesem Garten entfernt werden. To musiał być usunięty z tego ogrodu. Er konnte nur zu diesem Baum des Lebens kommen, i tylko mógł dojść do tego drzewa życia, indem er an dem anderen Baum, dem der Erkenntnis des Guten und Bösen vorbeiging. Ale przechodzić musiał obok drzewa poznania dobra i zła. Diese beiden Bäume standen ganz dicht nebeneinander. Te dwa drzewa stały bardzo blisko siebie. Denn Eva sagt in Kapitel 3, Vers 3. Dlatego, że Ewa w trzecim rozdziale, w trzecim wierszu mówi zu der Schlange, do węża, von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść. Tego Bóg nie powiedział. Bóg powiedział, ze wszystkich drzew możecie jeść. A drzewo, które stało pośrodku tego ogrodu, to było drzewo życia. Von diesem Baum in der Mitte des Gartens, dann heißt das also, dass der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der muss auch sehr dicht bei der Mitte gestanden haben. Ale jeżeli tutaj rozważymy te słowa Ewy, to zrozumiemy, że również i te drzewo poznania dobra i zła też musiało blisko tego drzewa żywota pośrodku ogrodu stać. I to na bestimmt eine sehr kluge Frau. Z pewnością Ewa była bardzo mądrą niewiastą. So standen diese beiden Bäume nebeneinander. I tak rozumiemy, że te dwa drzewa stały obok siebie. Und der Mensch musste wählen. I teraz człowiek musiał wybierać. Ich kann nur vom Baum des Lebens essen. Ja mogę tylko z tego drzewa życia jeść. Wenn ich mich im Gehorsam gegen Gottes Wort gegen den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen entschieden habe. Jeżeli ja w posłuszeństwie co do Słowa Bożego podejmę właściwą decyzję, co dotyczy tego drzewa poznania dobra i zła. Bevor nun der Sündenfall passiert, ale zanim nastąpił ten upadek grzech, zeigt uns Gott seine Gnadenwege und seine Gnadenabsichten. Bóg pokazuje nam swoje drogi, łaski, swoje zamiary. Wir lesen da im Vers, ab Vers 10 von dem Strom. I czytamy tutaj w tym naszym drugim rozdziale od 10 wiersza o pewnej rzece. Dieser Strom, der sich in vier Ströme aufteilt. Rzeka, która dzieliła się na następne cztery rzeki. Es ist der Segenstrom Gottes, der sich in die ganze Welt ergießen wird. Jest to ta rzeka błogosławieństw Bożych,
która miała się rozlać na wszystkie krańce ziemi. Które nam są tutaj zobrazowane przez cztery różnorodne cechy. Najpierw mamy wymienioną pierwszą odnogę pod nazwą Pison. Pison bedeutet überfließend. To słowo Pison oznacza, że jest wszystko obfitujące. Die erste Charaktereigenschaft des Segens Gottes ist, dass sie überreich ist, überfließend ist. Pierwszą cechą charakteryzującą błogosławieństwo Boże to jest to, że ono jest zawsze ponad wszelką miarę i zrozumienie opływające. Wczoraj żeśmy słyszeli o bogactwie tej łaski Bożej. Er umfließt das ganze Land Havila. Który ta odnoga opływała cały kraj Havila. Das heißt, das Land Havila, Havila heißt Schrecken. To słowo Havila to tłumaczy się jako przerażenie. Diese Welt der Sünde ist ein Land des Schreckens. Tak, ten świat grzechu jest ziemią przerażenia. Aber der Segensstrom Gottes umfasst die ganze Welt. Ale ta rzeka błogosławieństwa Bożego, ona teraz opływa cały świat. Und aus diesem Land des Schreckens wird etwas hervorgehen. I z tego kraju przerażenia coś teraz jest wydobyte. Da finden wir das Gold. Tam pojawia się złoto. Das Gold ist ein Bild von der göttlichen Gerechtigkeit. A złoto jest obrazem na Bożą sprawiedliwość. Da ist kein Mensch, der die göttliche Gerechtigkeit sucht. Bo nie masz człowieka, który by poszukiwał Bożej sprawiedliwości. Aber durch Gnade, durch Gottes Segen, bringt Gott das hervor, indem wir die Menschen umsonst rechtfertigt, die an ihn glauben. Ale przez Bożą łaskę i za darmo Bóg do tego doprowadził, że może człowieka usprawiedliwić. Da ist das Bedelium. A następnie czytamy o tym, że tutaj w tym kraju jest żywica Bdelium. Das Bedelium kommt noch einmal in der Bibel vor. Kapitel Mose 11, Vers 1. Tylko jeden raz, jeszcze raz w Biblii jest wymieniona ta nazwa Bdelium w 4 Mojżeszowej i 7 rozdziale. Da ist es das Manna, welches vom Himmel gefallen ist. Tam znajdujemy opis tej manny, która spadła z nieba. I tam jest napisane, że ona była, ona wyglądała jak bdelium. A więc to słowo bdelium obrazuje ten pokarm pochodzący z nieba. Gdy żeśmy otrzymali Bożą sprawiedliwość dzięki Bożej łasce, my potrzebujemy również i Boży pokarm na drogę naszego życia. A następnie mamy wymieniony kamień oneksowy. Te kamienie oneksowe były umieszczone również i na dwóch ramiennikach kapłana. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale czytamy o tym. On na obydwu swoich ramionach miał umieszczony jeden kamień oneksowy. Na jednym z tych kamieni było wyrytych 12, nazwę 12 plemion izraelskich. Na drugim kamieniu następnych 6 plemion, nazwy plemion izraelskich. Wszystkie 12 były niesione na jego ramionach. Das ist die Sicherheit des Gläubigen, der durch die priesterliche Fürbitte des Herrn Jesus und Stellvertreter durch diese Welt getragen. To jest właśnie to zapewnienie i bezpieczeństwo dla wierzących, że oni będą przez Pana Jezusa w Jego służbie wstawienniczej przez ten świat przeniesieni. Widzimy, jakże bogate są te błogosławieństwa, które Bóg tutaj sprawił. Następnie czytamy nazwę drugiej rzeki, to jest Gihon. Gihon heißt vordringend. Gihon można przetłumaczyć jako przenikający.
der das ganze Land Kusch umfließt. Da odnoja opływa cały kraj Kusch. Kusch bedeutet schwarz, dunkel. Kusch, to słowo można przetłumaczyć czarny, ciemny. Das Volk, das im Finstern sitzt, hat ein großes Licht gesehen. My czytamy, że ten lud, który siedział w ciemności, zobaczył wielką światłość. Der Segenstrom Gottes ist vordringend, ist unaufhaltsam. A ten strumień Boży, ta rzeka Boża, jest przenikająca wszystko. Der dritte Fluss ist der Hiddekel. A trzecia odnoga tej rzeki nazywała się Hiddekel. Hiddekel heißt so viel wie schnell. To słowo można przetłumaczyć na słowo szybki. Man kann es auch mit niederwerfen übersetzen. Można przetłumaczyć również i na słowo rzucający. Wenn wir in der Apostelgeschichte sehen, gdy spojrzymy do Księgi Dziejów Apostolskich, wie das Evangelium sich schnell verbreitet hat und wie es gegen alle Widerstände vorgedrungen ist. Jak zauważymy, jak Ewangelia szybko przenikała i szybko się rozprzestrzeniała, sehen wir, dass der Segen Gottes ist durch keine Macht des Feindes aufzuhalten. To zauważymy, że błogosławieństwo Boże nie jest do powstrzymania przez jakąkolwiek moc szatana, nieprzyjaciela. Tam czytamy dalej, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Jest to interesujące, że przecież w tamtych czasach nie było jeszcze żadnych krajów. Das hier von Assyrien geredet. A tutaj nagle jest mowa o Asyrii. Die Länder sind ja erst entstanden nach dem Turmbau von Babel. Te kraje dopiero powstały po zdarzeniu z tą wieżą Babel. Also Assyrien war immer der größte Gegner und wird auch in Zukunft der größte Gegner von Israel sein, von Portugal. A więc ta Asyria była i będzie jeszcze w przyszłości największym wrogiem i przeciwnikiem ludu Bożego. A więc pod tym imieniem Asyria widzimy symbol wszystkich przeciwników Bożych. Selbst die größte Gegnerschaft kann den Segen Gottes, diesen Segensfluss nicht aufhalten. Nawet najwięksi przeciwnicy nie są w stanie tego strumienia Bożych błogosławieństw zatrzymać. Der vierte Fluss, das ist der Frat. A czwarta rzeka to jest Eufrat. Der Frat bedeutet so viel wie süß. To słowo Eufrat oznacza słodki. Der Segen Gottes ist süß, ist angenehm für die Seele. Błogosławieństwo Boże jest słodkie, jest przyjemne dla duszy. So finden wir hier also die Absichten Gottes in diesen Symbolen dargestellt, in diesen Gaben. I tak widzimy wszystkie zamiary Boże zobrazowane w tych symbolach zawartych w tym ogrodzie Eden. Bevor der Mensch überhaupt auf den Gedanken kam zu sündigen. Zanim jeszcze w ogóle człowiek wpadł na taki pomysł, żeby zgrzeszyć. In Vers 15 wird gesagt, er soll den Garten bebauen und ihn bewahren. Po wierszu 15 czytamy, że on miał ten ogród uprawiać i strzec. Der Mensch war ja im Bilde Gottes geschaffen. Człowiek był stworzony na obraz Boży. Eine Eigenschaft von Gott ist, dass er schöpferisch tätig ist. Jedną z tych cech Bożych to jest to, że on może wykonywać czynności stworzycielskie. Und so hat der Mensch auch die Gabe der Kreativität in sich. Tak też i człowiek ma ten dar kreatywności sam w sobie. Du wirst nicht finden in der Tierwelt, dass die Tiere kreativ sind. Nigdy nie stwierdzisz, aby w świecie zwierząt któreśkolwiek z nich było kreatywne. My możemy zwierzęta podziwiać, co Bóg włożył w ich instynkt. Ale ty możesz stwierdzić, że każdy rodzaj ptaków buduje swoje gniazdo rok po roku zawsze w ten sam sposób. Und die Füchse und die Kaninchen bauen ihre Höhlen auf dieselbe Art und Weise. I również też i lisy i borsuki budują swoje jamy rok po roku w taki sam sposób. Und die Bienen, die bauen ihre Waben auch auf dieselbe Art und Weise. Również też i pszczółki budują swoje plastry miodu dokładnie w taki sam sposób. Das ist wunderbar, wie das alles funktioniert.
Naturalnie jest to wszystko cudowne, w jaki sposób to funkcjonuje. Ale w tym świecie zwierząt nie widzimy kreatywności. Jedynie człowiek sam w sobie posiada kreatywność. Und Gott freut sich darüber. Er sagt, er soll den Garten bebauen. Er soll es entsprechend seiner Fähigkeit schön machen. A Bóg z tego się cieszył, bo również wskazał, aby człowiek ten ogród uprawiał. A w tym słowie widzimy to, że ten człowiek miał ten ogród upiększać. Und ihn bewahren. I następnie strzec go. Wenn etwas zu bewahren ist, dann ist da irgendwo eine unbekannte Gefahr, vor der ich mich bewahren muss. Jeżeli coś muszę strzec, to znaczy, że jest jakieś ukryte niebezpieczeństwo, przed którym muszę się strzec. Dann haben wir im letzten Teil des Kapitels gelesen, wie der Mensch den Tieren Namen gibt. Następnie w ostatniej części tego rozdziału żeśmy czytali, jak człowiek nadawał zwierzęta całemu temu światu zwierząt. Eine große Weisheit muss Adam gehabt haben. Jakże wielką mądrość musiał Adam posiadać, jedem Tier den passenden Namen zu geben. Aby każdemu zwierzęciu nadać pasujące do niego imię czy nazwę. Aber dann bekommt er seine Frau. Ale następnie czytamy, że on otrzymał również i swoją małżonkę. Sie wird aus seiner Rippe genommen. Ona została utworzona z jego żebra. Und wir sehen, wie sie in Vollkommenheit aus der Hand Gottes hervorgeht. I widzimy, jak ona w doskonały sposób ukształtowana przez Boga przychodzi do niego. In Bezug auf Christus und die Versammlung. Piękne wszystko jest to, że we tych wszystkich przykładach wskazujących na Chrystusa i na Jego zgromadzenie jest nam tutaj w tym rozdziale podany taki przykład wskazujący na Chrystusa i Jego oblubienicę jeszcze przed upadkiem człowieka w grzech. Und es ist dieses Beispiel, welches der Apostel Paulus dann in Epheser 5 benutzt. I to jest właśnie ten sam przykład, który używa apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan, um die Belehrungen für unser Eheleben zu geben. Aby darować nam pouczenia dotyczące naszego życia małżeńskiego. Dass die Männer ihre Frauen so lieben sollen, wie Christus die Versammlung geliebt hat. Że mężowie mają tak miłować swoje żony, jak Chrystus umiłował swoje zgromadzenie. Indem er sich selbst für die Versammlung gegeben hat. Że on samego siebie za zgromadzenie oddał. Liebe Christi war eine Liebe bis in den Tod. Miłość Chrystusowa była miłością aż na śmierć. Der hier in dem Schlafe von Adam vorgebildet wurde. Ta śmierć, która tutaj jest zobrazowana w tym głębokim śnie Adama. Wir Männer wissen alle, wie weit wir da zurückbleiben. O, my mężowie dobrze wiemy, jak bardzo od tego wzorca odstajemy. Co dotyczy właśnie tego wymiaru miłości naszej. Ale Bóg swoje zamiary w stosunku do nas nie dopasował do naszych słabości, ale wzorzec zawsze pozostaje. Und wir sollen uns Kraft erbitten, dass wir diesem Vorbild nacheifern. A my mamy uprosić siły, abyśmy potrafili naśladować ten wzorzec. Den Frauen wird gesagt, sie sollen ihren eigenen Männern unterwürfig sein, wie die Versammlung Christi. A do żon jest powiedziane, że mają być swoim mężom poddane tak samo, jak zgromadzenie poddane jest Chrystusowi. Wenn die Frauen von ihren eigenen Männern recht gelegt werden, jeżeli żony będą w właściwy sposób, prawidłowy sposób miłowani przez swoich mężów, dann wird es ihnen leicht fallen, ihren eigenen Männern schriftgemäß unterworfen zu sein. Wtedy im będzie łatwo też i w taki odpowiedni sposób, jak to życzy sobie Pismo Święte, być posłusznym i poddanym swoim mężom. Indem wir zum Ende kommen, i teraz przechodząc już do końca tego rozdziału, chciałbym krótko wskazać na 7 obrazów, które w Starym Testamencie znajdujemy, a wskazujące na Chrystusa i na Jego zgromadzenie. A w każdym z tych obrazów
Podkreślona jest szczególnie jedna cecha obrazująca związek Chrystusa z Jego zgromadzeniem. Wir haben zunächst hier Adam und Eva. Najpierw tutaj oglądaliśmy Adama i Ewę. Und sehen wir die Gleichartigkeit der Natur. I widzimy tutaj tą jednorodność ich natury. Diese ist gemein von meinem Gebein, Vers 22, und Fleisch von meinem Fleisch. Także człowiek mógł powiedzieć, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Wiersz 23. Sie hat die gleiche Natur. Ona ma taką samą naturę. So wie Petrus schreibt, dass wir die göttliche Natur empfangen haben. Tak jak Piotr też pisze, że my żeśmy otrzymali boską naturę. Das ist zugleich das höchste, das höchste Teil der Beziehung. I muszę powiedzieć, że to jest najwyższy cel tego związku. Und wie gesagt, es ist vor dem Sündenfall. I tak jak już powiedziałem, jest to nam zobrazowane tutaj jeszcze przed upadkiem człowieka w grzech. Dann haben wir weiter im ersten Buch Mose, Isaak und Rebekka. Następnie w pierwszej księdze Mojżeszowej oglądamy Izaaka i Rebekę. Da sehen wir, wie die Rebekka ganz weit entfernt ist. Tam oglądamy opis, że Rebeka jest bardzo daleko od niego oddalona. Und aus einem fernen Lande durch den Knecht geholt wird. I z dalekiego kraju jest przyprowadzona do męża przez sługę. Da sehen wir also die Brautwerbung durch den Heiligen Geist. Tam oglądamy zobrazowanie, te pozyskiwanie tej oblubienicy. Der heute die Braut herausholt aus der Welt. Pozyskiwanie przez Ducha Świętego, który dzisiaj jeszcze dalej tą oblubienicę wyciąga ze świata i doprowadza ją do tego niebiańskiego oblubieńca, do Pana Jezusa. Dann haben wir Josef und Asnat. Następnie oglądamy w tej księdze również Józefa i jego żonę Asnat. Als Josef ein Bild von dem Jesus über Ägypten regiert. Gdy Józef jako obraz na Pana Jezusa zaczął panować nad Egiptem, bekommt er aus den Ägyptern seine Braut, seine Frau, die Asnat. On z Egipcjan otrzymał swoją małżonkę Asnat. So wie er Jesus aus den Nationen seine Braut bekommt. Tak samo jak i Pan Jezus z narodów pogańskich otrzymał swoją małżonkę. Und diese Braut, die wird später seine Herrlichkeit zeigen. I ta oblubienica kiedyś w przyszłości będzie też i uczestniczyć w Jego chwale. So wie wir später die Herrlichkeit des Herrn Jesus zeigen werden. Tak samo, przepraszam, tak jak Jego ta oblubienica dzieliła z Nim chwałę tego panowania nad Egiptem, tak i my kiedyś w przyszłości będziemy dzielić razem z Panem chwałę Jego panowania w Jego Królestwie. Dann haben wir als viertes Beispiel. Jako czwarty przykład oglądamy w tej księdze. Zu Beginn des zweiten Buches Mose. Na początku tej drugiej księgi Mojżeszowej. Mose und Zipora. Oglądamy Mojżesza i żonę jego Zyporę. Mose ist von seinem Volk, von seinen Brüdern verworfen worden. Mojżesz został przez swoich braci odrzucony. So wie der Jesus heute von seinen Brüdern aus Israel verworfen. Tak jak dzisiaj Pan Jezus jest odrzucony przez jego braci z Izraela. Weg in der Wüste, Midian, empfängt seine Frau. I uciekając na pustynię, aż do Midianitów, tam otrzymuje też swoją żonę. So wie der Jesus jetzt in der Zeit seiner Verwerfung seine Frau empfängt. Tak samo jak i teraz Pan Jezus w czasie jego odrzucenia otrzymuje swoją oblubienicę. Zipora teilt die Verwerfung Moses. I ta Zipora też i uczestniczy w tym odrzuceniu tego Mojżesza. So wie die Versammlung heute die Verwerfung des Herrn Jesus teilt. Tak jak dzisiaj zgromadzenie też dzieli razem z Panem Jezusem jego odrzucenie w tym świecie. Dann haben wir Boas und Ruth. Następnie w Starym Testamencie oglądamy Boaza i Ruth. Ruth war eine arme Moabitin. Ruth była biedną Moabitką. Sie hatte keinerlei Ansprüche an die Verheißung und Segnungen Israels. Ona nie miała żadnych praw do obietnic i błogosławieństw, jakie były przyrzeczone dla Izraela. Da sehen wir die reine Gnade, die Versammlung empfangen hat.
I w tym też widzimy obraz tej czystej łaski, jaka została udzielona zgromadzeniu. So wie wir aus den Nationen keinen Anteil an den Bündnissen Gottes mit Israel hatten. Tak jak i my, pochodząc z narodu, nie mieliśmy żadnego uczestnictwa w tych związkach Pana Jezusa z Jego narodem. Da kommt der reiche Mann dargestellt im Bilde von Boaz. I potem czytamy o tym bogatym człowieku, który w obrazie jest tam przedstawiony w osobie Boaza. Und kauft uns frei. On nas wykupił. Und führt uns in seinem Reichtum ein. I on nas wprowadził do swojego królestwa. Wie Ruth freigekauft wurde und in den Reichtum des Boaz eingeführt wurde. Tak samo jak Ruth została wykupiona przez Boaza i wprowadzona w zakres jego posiadłości. To jest właśnie obraz tej czystej łaski, jaką otrzymało zgromadzenie. Następnie czytamy o Dawidzie i Abigail. Abigail była małżonką wcześniej tego złego Nabala. Ona poprzez małżeństwo w nierozerwany sposób była z nim związana. Dawid kommt und will sich rächen an den bösen Nabal. Dawid nadciągnął z wojskiem i chciał się zemścić nad złym Nabalem. Dann hätte fehlgehandelt. I wiemy, że on by wtedy błąd popełnił. Er wäre in seinem Zorn zu weit gegangen. On w swoim gniewie posunąłby się za daleko. Gott schafft ihm recht. Ale Bóg przyszedł mu z pomocą. Nachdem Abigail in ihrer Weisheit ihn davon abgehalten hat. Przez to, że Abigail w swojej wielkiej mądrości powstrzymała Dawida od tego czynu. Und Gott tötet den bösen Nabal. A dopiero Bóg zabił tego złego Nabala. Auf diese Weise wird Abigail befreit davon. I w ten sposób Abigail została wyzwolona z tego związku. Und David kann sie zur Frau nehmen. A Dawid mógł pojąć ją za żonę. Wir waren gebunden an Satan, ein Bild, der durch diesen Nabal dargestellt wird. My byliśmy związani z szatanem, który tutaj w tym obrazie jest przedstawiony w postaci tego Nabala. Aber wir werden von dieser Macht befreit. Ale my zostaliśmy przez z tej mocy wyzwoleni. Und werden im himmlischen David zu befreien. I zostaliśmy przyprowadzeni do tego niebiańskiego Dawida. To jest sechste Beispiel. To jest szósty przykład. Und das siebte und letzte ist Sulamit, Salomo und Sulamit Rudi. A siódmy i ostatni przykład to jest Salomon i Sulamitka, o czym czytamy w Pieśni nad Pieśniami. I tam jest nam przedstawiona czysta miłość. I tak z tych wszystkich rzeczy możemy widzieć, w jak cudownych związkach my możemy jako zgromadzenie być złączeni z Panem. Jakie bogactwo łaski Bożej zostaliśmy wprowadzeni. I jak ten strumień łaski, który Bóg już z góry przewidział, był mocniejszy niż wszelkie sprzeciwy nieprzyjaciela. Und die Gottes Absichten und Pläne des Segens in wunderbarer Weise Wirklichkeit geworden sind. I jak wszystkie Boże zamiary i plany w cudowny sposób się wypełniły. Indem er uns herausgerettet hat aus dieser Welt. Przez to, że On nas wyratował z tego świata. Und herangeführt hat an sein eigenes Herz. I doprowadził nas do swojego własnego serca. Möchten wir noch mehr darüber nachdenken? O, chcielibyśmy zawsze nad tym więcej rozmyślać. Abyśmy chodzili w wdzięczności i w radości naszą drogą życia.